Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać albo słuchać, ale dawno się nie słyszeliśmy i nie słyszałyśmy w kontekście książek i naszego cyklu Trzeba czytać książki godne polecenia. Ale wracam powoli po różnych projektach, które uruchamiałam w zeszłym roku, po różnych działaniach, które pochłonęły mnie całkowicie, po procesie pisania własnej książki, która już niedługo będzie miała swoją premierę. Wracam dzisiaj do Was z taką historyczną dla mnie książką, ale jej historia zaczyna się teraz od nowa, bo pojawiła się w nowej odsłonie, najnowsze wydanie, takie jubileuszowe książki, która zmieniła moje życie, która sprawiła, że moje życie i prywatne, i zawodowe potoczyło się inaczej, niż mogłoby się potoczyć, gdyby nie ta książka, gdyby nie dary niedoskonałości, bo o tej książce dzisiaj będę mówiła, nie wpadły mi w ręce, a właściwie zostały mi wpadnięte w ręce, bo to jest książka, którą dostałam w prezencie 12 lat temu, więc 12 to jest więcej niż dekady, słuchajcie. Dary niedoskonałości. Jeszcze były w innej szacie graficznej, ale ta, którą tu widzicie, jest analogiczna do tej, która pojawiła się w Stanach w tym jubileuszowym wydaniu. Więc wydawnictwo Laurum stanęło na wysokości zadania i nie zmieniało okładki, co jest wspaniałe i cudowne i jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dary niedoskonałości, tak jak powiedziałam, to jest książka, która zmieniła moje życie. I zaraz Wam opowiem całą historię, jak to się wydarzyło, jak ja tę książkę dostałam w moje ręce. Ale wcześniej powiem tylko tyle, a propos porządku, że autorką tej książki jest Brené Brown, która jest moją i mentorką, ale też taką kobietą, która pokazuje, która mi pokazała na pewno, że ja mogę być w tej swojej niedoskonałości i w tej swojej takiej ułomności ludzkiej, jednocześnie z byciem profesjonalną i taką, która robi rzeczy na wysokim poziomie i działa i nie poddaje się. Bo ja wcześniej, nim nie trafiłam na jej badania, miałam takie przekonanie, może nawet takie, tak wierzyłam, że tak jest, że dopiero można być na wysokim poziomie, czy ekspertem, zwać się ekspertem, kiedy nie popełnia się błędów, kiedy nie robi się różnego rodzaju potknięć, kiedy nie odnosi się porażek. I czekałam na ten moment, aż będę już taka. A życie, wiecie, jakie jest. Takie, że my cały czas upadamy, wstajemy. I ta książka, ale też przede wszystkim jej osoba, autorki, dała mi takie nieme zezwolenie na to, że mogę to ze sobą łączyć. I tytuł tej książki, Dar Niedoskonałości, a podtytuł, jak przestać się przejmować tym, kim jesteśmy, być i zaakceptować to, kim jesteśmy. Jest właśnie o tym. Jest o umiejętności akceptowania tego, kim jesteśmy, i jacy jesteśmy, i jakie jesteśmy, przy jednoczesnej zgodzie na to, że możemy łączyć w sobie i piękno, i brzydotę, i to, co kochamy w sobie, i to, czego w sobie nie znosimy, i odnosić sukcesy, i odnosić porażki, że to wszystko się mieści. A teraz historia, jak ta książka trafiła do mnie. Więc ja 24 maja mam imieniny. I dostałam kiedyś w prezencie na te imieniny książkę zatytułowaną Dary Niedoskonałości. Pomyślałam, że to jest słaby prezent dostać od kogoś książkę zatytułowaną Dar Niedoskonałości. Że wyobrażam sobie, że powinnam była dostać książkę Dary Doskonałości, Dary Wspaniałości, Dary Cudowności. Myślałam, dosyć taki nietaktowny prezent. Ale grzecznie przyjęłam i wzięłam do domu i cienkość tej książki może być taka myląca, bo możemy mieć wrażenie, że to jest taka cieniutka książeczka, po której się da tak przelecieć. I w sumie tak się da, chyba że na każdym rozdziale, który tam jest, zatrzymamy się na chwilę. I ja tą książkę odkładałam, gdzieś tam była z boku, wiecie, na takiej stercie książek przy łóżku, które kiedyś przeczytam. I przyszedł taki moment, to była taka sobota, pamiętam jak dziś, padało, więc było tak, wiecie, tak ponuro, słabo. I ona była taka cienka, pomyślałam, dobra, na taką sobotę sobie wezmę taką książeczkę. Słuchajcie, zaczęłam czytać i rozłożyła mnie na łopatki ta książka. Rozłożyła mnie w takim sensie, bo nad każdym rozdziałem, zaraz Wam opowiem też, jak są zbudowane te rozdziały, nad każdym rozdziałem się zatrzymywałam i uwaga, i to jest klucz do tej książki,
przykładałam to, o czym była mowa, do swojego życia. Czyli nie tylko czytałam, zczytywałam informacje z książki i myślałam, ale zadawałam sobie takie pytanie, a jak to się ma do mojego życia? A jakbym popatrzyła przez ten pryzmat na moje życie, to jak ja się mam z tym, o czym ona pisze? Jak ja się mam z tym, do czego mnie zaprasza autorka? Jak ja się mam z jej odkryciami z badań, które mówią, że ludzie żyjący pełnym sercem, czyli tak zwanym wholehearted living, czyli takie serce, które pomieszcza właśnie wszystko, i doskonałości, i niedoskonałości. Jak ja? Czy ja tak żyję? Czy ja przypadkiem nie ukrywam za jakąś zbroją, za jakąś taką fasadą tych wszystkich moich ułomnych części z przekonania i z lęku, że jak tylko pokażę to światu, to sprawa się rypnie, sprawa się skończy i w ogóle stracę wszystko, twarz, stracę zawód. Bardzo, bardzo mocno w to wierzyłam. Więc tej soboty deszcz pada, moje łzy padają, a ja czytam tę książkę. Przeczytałam ją całą, w jeden dzień. I zdałam sobie sprawę, że to, o czym ona mówi, jest odpowiedzią na wiele pytań, które nosiłam w sobie przez całe swoje dotychczasowe życie. Szukając sposobu na perfekcjonizm, szukając sposobu na to, żeby już nikt nigdy mnie nie ocenił negatywnie, już nikt nigdy nie odrzucił. Ona jest odpowiedzią na moje pytanie, jak być akceptowaną, lubianą i kochaną. I jak się możecie domyślać, w tej książce odpowiedź brzmi tak: nie da się. Nie da się zabezpieczyć sobie miłości, przynależności, akceptacji od świata zewnętrznego. Bo to jest niemożliwe. Bo świat zewnętrzny jest takim światem, na który nie mamy wpływu. Ale to, na co mamy wpływ, to jak my sami i my same o sobie myślimy. Przeczytałam, rozłożyła mnie ta książka, odłożyłam ją znowu na tę samą stertę i leżała, i czekała, i czekała. Potem dostałam od mojej koleżanki ze studiów taki link do wystąpień TEDxowych Brené. I ona mówi, ej, zobacz sobie, to jest taka dziewczyna, ona fajnie mówi, w ogóle zobacz sobie. I ja tak, Brené, skąd się znam? No i tak po nitce do kłębka obejrzałam jej TEDxy, ma dwa, bardzo Wam polecam. Potem przeczytałam jej kolejne książki, bo ta książka już była chwilę na rynku, zanim ją przeczytałam. A potem poleciałam do Stanów w 2014 roku na certyfikację, czyli żeby nauczyć się pracować tymi modelami, o których ona pisze w książce. I na początku myślałam, że robię ten wyjazd cały do Stanów i tą certyfikację tak bardziej dla siebie, tak bardziej w takim sensie, żeby swoje, jakby pracować nad swoim wnętrzem. A potem okazało się, że to się stało moją taką solidną ścieżką zawodową, że po powrocie ze Stanów zaczęłam pracować tą metodologią, której uczy. Zaczęłam też jakby ćwiczyć oczywiście swoje wnętrze w tej filozofii akceptacji niedoskonałości, pracy ze wstydem, pracy z odwagą, ale też okazało się, że ja prowadzę warsztaty, na które jest bardzo dużo osób chętnych, które właśnie chcą tą samą ścieżką pracować nad tymi wyzwaniami, nad przytłoczeniem perfekcjonizmem, nad zbrojami, które ubieramy na swoje serce, żeby się ochronić przed potencjalnym bólem, czy zranieniem, czy odrzuceniem. Że chcą pracować nad tą wewnętrzną odwagą do pokochania siebie, ale też umiejętności odsłaniania się przed drugim człowiekiem, czyli to słynne vulnerability. O tym też mówi bardzo, bardzo dużo ta książka. O tej gotowości do odsłaniania swojego serca i pokazywania tego, co jest w środku. Ale nie tylko tego trudnego, niewygodnego, brzydkiego, ale też tego, co jest piękne, mówienia o swoich sukcesach, doceniania siebie. To też jest aktem odwagi często dzielić się z innymi tym, co w nas jest piękne i cudowne. No i potem już wiecie, jesteście na moim kanale, więc już trochę pewnie o mnie wiecie. Te warsztaty, w 2014 pojechałam pierwszy raz i potem co roku jeżdżę do Brené szkolić się i rozwijać i cały czas szlifować te umiejętności. A teraz mamy 2024 rok, więc właśnie mija 10 lat, odkąd zaczęła się ta moja ścieżka, co też jest jakieś jubileuszowe i dla mnie takie też osobiście znaczące. Książka Dar Niedoskonałości jest zbudowana z takich wskazówek, można by było powiedzieć, takich drogowskazów nawet ona używa. Po angielsku to słowo brzmi guidepost, czyli takie, no właśnie, drogowskazy, takie znaki, ale nie znaki na niebie, tylko takie znaki drogowe, takie wskazówki, takie wskaźniki, gdzie trzeba iść. I tych wskaźników jest 10 i one są takimi zaproszeniami do pracy w różnych obszarach, w różnej krainie.
I może tak być, że wszystkie 10 macie do poobserwowania i do pooglądania i do porozwijania, a może tak być, że jakiś jeden szczególny Wam ciąży, albo zmiana jednego dałaby nam największą taką różnicę wewnętrzną w jakości swojego życia. Więc to zależy trochę, w jakim punkcie się spotykacie z tą książką swojego rozwoju wewnętrznego, pracy, być może coachingowej, terapeutycznej czy warsztatowej. Więc dla każdego ta książka może mieć trochę inne znaczenie i zapraszać trochę do innej krainy. Ale każdy z tych wskaźników, każdy ten drogowskaz jest bardzo, bardzo cenny. Drogowskaz pierwszy jest o kultywowaniu autentyczności i odpuszczaniu tego, co myślą o nas inni. Życie autentyczne, odważne, w takiej swojej wewnętrznej prawdzie oznacza wielokrotne, być może nawet codzienne, mierzenie się z lękiem przed oceną, czyli przed tym, co mogą o mnie inni pomyśleć, jak mnie skrytykować albo wesprzeć, bo tak czy siak to jest rodzaj oceny. Czy ona jest in plus, czy in minus, to już jakby jest wtórna rzecz. Ale jesteśmy narażeni na oceny. Jesteśmy podatni na oceny. My sami oceniamy często i same oceniamy, nawet szybciej niż pomyślimy. Wchodzimy gdzieś i mówimy, fajnie, nie fajne. Pasują do siebie te kolory, nie pasują. Super włosy, głupie włosy. Nie? Że my mamy to tak organicznie, automatycznie. Więc ten pierwszy rozdział zaprasza nas do tego, żeby popatrzeć tak autentycznie w środku, to jaka jestem, jaki jestem i przed czym się chowam, czego się boję. To jest taki, no, taka odważna brama wejścia w pracę wewnętrzną. Drugi drogowskaz brzmi tak. Kultywowanie współczucia dla siebie, odpuszczanie perfekcjonizmu. Przez współczucie dla siebie, z angielskiego chodzi o słowo compassion, czyli takie czułość, życzliwość do siebie. Czyli zarzucanie tej fantazji o tym, że istnieje kraina, w której wszystko jest perfekcyjnie i nikt nic złego nie powie na nas albo na to, co zrobiliśmy i łyśmy, na rzecz akceptowania czułości i takiej swojej ludzkiej sfery, takiej świadomości, że jesteśmy właśnie ułomni i ułomne. Jesteśmy równocześnie piękni i wspaniali, ale też mamy takie swoje mankamenty, jakieś trudne takie elementy, których sobie być może nie lubimy. Jest też drogowskaz trzeci, który nazywa się kultywowanie rezylientnego ducha, odpuszczanie otępienia i bezsilności. Otępienia, czyli takiego znieczulania się, kiedy robi się trudno. Czyli rezylientny duch to jest taki duch, który potrafi, to trochę jak przyciskacie piłkę na przykład. I resilience po angielsku to jest takie, że ten materiał, który przyciskamy, wraca do swojego pierwotnego kształtu. To znaczy ten nacisk nie zmienił jego ani faktury, ani właśnie kształtu, ani go nie zgniótł, nie spłaszczył. Czyli ta piłka, taka metaforyczna, którą przyciskamy, wraca do swojego takiego zdrowego, normalnego poziomu. I o to chodzi w tym punkcie, żebyśmy ćwiczyli się w tej rezyliencji, umiejętności wracania do takiego dobrostanu, który w nas jest. Czwarty, kultywowanie wdzięczności i radości. Odpuszczanie poczucia niedostatku i lęku przed mrokiem. Wdzięczności i radości, ona bardzo dużo nacisku kładzie na to, jako pochodna wyników swoich badań. Oprócz tego, że zgadza się z tym, z tą filozofią, to jeszcze mówi, tak pokazały nam badania, że kultywowanie wdzięczności i radości jest właśnie takim dbaniem o siebie, dbanie o ten dobrostan, który w chwilach trudnych będzie dla nas jak taka spiżarnia z przetworami, z których możemy korzystać, kiedy jest zima, kiedy jest trudniej, kiedy jest niewygodniej, kiedy właśnie następuje ten mrok. Więc praktykowanie wdzięczności i radości jako tej emocji, która daje nam siłę, szczególnie w tych trudnych momentach, też jest super ważnym elementem tej pracy wewnętrznej. O czym my często zapominamy, bo może funkcjonować takie przekonanie w Waszej głowie, że rozwój następuje przez cierpienie albo przez trud. Nie tylko. Przez radość i przez wspaniałość również. Kultywowanie intuicji i zaufania wierze, odpuszczanie zabiegania o poczucie pewności. Drogowskaz piąty. Czyli porzucamy kontrolę, porzucamy chęć o tym, żeby było wszystko przewidywalne i takie bezpieczne, a oddajemy się zaufaniu i takiej wierze, że coś nad nami czuwa, że my może nad sobą czuwamy, że mamy ludzi wokół siebie, którzy z nami i nad nami czuwają, ale puszczamy ten taki zacisk, wiecie, kontrolowania, trzymania, niepuszczania, takiej iluzji tego, bo właściwie nigdy nie mamy tej kontroli, bo tak jak powiedziałam wcześniej, na ten świat zewnętrzny nie mamy wpływu. To, na co mamy wpływ, to jest, jak ja się ustawiam do tego świata zewnętrznego. Czy tak? Czy ja jestem elastyczna, puszczam, łapię, przesuwam się i o tym jest ten podpunkt piąty. Drogowskaz numer 6. Kultywowanie kreatywności, odpuszczanie porównań. Kreatywność jest niedocenianym elementem takiego dobrego właśnie życia pełnym sercem.
bo my często mamy taką poszkolną tutaj rysę, która mówi, a nie, ja nie potrafię śpiewać, a nie potrafię tańczyć, a nie mam rytmu, a nie umiem rysować, a nie umiem pisać jakichś opowiadań ani wierszy. Być może usłyszeliśmy i usłyszałyśmy to od nauczycieli. Oby nie, ale jeśli tak i to nas zablokowało na jakieś akty twórcze, to chciałabym przy pomocy tej książki, być może przy pomocy tego mojego nagrania, odczarować to. Bo aktem twórczym, kreatywnym może też być gotowanie, może być podróżowanie, może być uczenie się nowego języka. To nie muszą być takie rzeczy tylko stricte artystyczne. Chociaż oczywiście też śpiew, taniec, muzyka, zresztą jest osobny punkt na to. Ale tworzenie, czyli wyjście z głowy w ręce, w to, co te ręce potrafią stworzyć. Drogowskaz 7. Kultywowanie zabawy i odpoczynku. Odpuszczanie zmęczenia jako wyznacznika statusu i produktywności, jako miary własnej wartości. Kultywowanie zabawy i odpoczynku. To jest taki obszar, nad którym ja ciągle pracuję. Bo ja nie mam problemu z realizowaniem zadań, z robieniem rzeczy, na które jestem umówiona. Większą trudność sprawia mi właśnie odpoczynek i lekkość i zabawa. Czyli zabawa to jest taka aktywność, która nie ma konkretnego celu. To znaczy samym celem jest obcowanie z lekkością i radością, które się tworzy w zabawie. I szczególnie dla nas dorosłych to może być taki trudny punkt do realizowania, bo się wydaje, że to jest takie nieproduktywne właśnie, że co ja z tą zabawą teraz będę robić, jakby po co to jest, może posprzątam mieszkanie lepiej, albo zrobię tą prezentację na jutro, albo przygotuję coś innego, a właśnie nie. Ci ludzie, którzy potrafią żyć tym pełnym sercem i są w tej umiejętności dbania o siebie, bardzo dbają o tą sferę, o zabawę, o lekkość, o odpoczynek, to znaczy o sen być może, to znaczy o przerwy, to znaczy być może o posiłki między jednym kolem a drugim kolem. To są takie rzeczy, które się wydają takie drobne i właściwie, że nic nie ważą, co to ma za znaczenie, ale w perspektywie roku albo więcej lat całego życia, niedojadanie, niedosypianie, to w którymś momencie zawoła nas do zadbania o te rzeczy poprzez choroby, poprzez zmęczenie, być może poprzez popsute relacje, które w wyniku tego zaniedbania siebie też zostają zaniedbane, więc to jest bardzo, bardzo ważny punkt. Drogowskaz 8. Kultywowanie spokoju i bezruchu, odpuszczanie życia pod znakiem lęku. Dużo jest tutaj pracy z takim lękiem wewnętrznym, z lękiem przed oceną to jest jedna rzecz, ale też z taką antycypacją, że coś złego może się stać, że coś niepokojącego, że my mamy tak ewolucyjnie wykształcony mechanizm, który rzeczywiście nas kierunkuje na czujność, na uważność. I to jest bardzo fajna rzecz, tylko trzeba ją ujarzmić, bo ona też może się panoszyć zbytnio w naszym życiu. I teraz, żeby nie dodawać sobie ciężkości w życiu, które bywa ciężkie, chodzi o to, żeby ten lęk nam służył, a nie żebyśmy my służyli jemu. Drogowskaz 9. Kultywowanie wartościowej pracy. Odpuszczanie zwątpienia w siebie i myśli o tym, co się powinno zrobić. Czasownik powinno, w ogóle wyrzucamy na czas czytania Darów Niedoskonałości do kosza, może nawet na całe życie. I szukanie takiej pracy, nie tylko tej zawodowej, ale też gdzieś poza, która daje poczucie sensu, która karmi nas od takiej strony duchowej. I teraz jeśli jesteście w pracy, która Was nie karmi duchowo, to nie znaczy, że musicie z niej odchodzić, ale być może warto poszukać czegoś poza pracą, co daje nam takie poczucie sensu. Być może to są jakieś działania charytatywne, być może to jest jakaś pasja, w którą wejdziecie albo którą odkładaliście przez jakiś czas, bo nie ma czasu, bo jestem zajęta, bo to, bo tamto. Chodzi o to, żeby dawać sobie szansę na robienie w życiu rzeczy, które mają sens i dają nam poczucie sensu. I drogowskaz 10. Kultywowanie śmiechu, śpiewu i tańca. Odpuszczanie bycia cool i ciągłego panowania nad sobą. I to jest trochę pochodna tego punktu o zabawie. Śpiew, taniec i muzyka. Słuchajcie, badania pokazują, że to jest dla nas prozdrowotne i to jest dla nas bardzo cenny taka przestrzeń, taki obszar, który w dorosłości tak łatwo zaniedbać. Kto z Was ostatnio tańczył sobie? Tak po prostu podrygiwał w domu. Albo kto sobie podśpiewywał. Albo kto ze znajomymi poszedł gdzieś pośpiewać, potańczyć. Jeśli tak zrobiliście, super. Ale jeśli nie, to próbujmy szukać w naszym życiu takich przestrzeni, w której możemy pokultywować, pouhonorować ten aspekt. Te drogowskazy, które przeczytałam i które mam nadzieję są dla Was bardzo takim zaciekawiającym tematem na tyle, że sięgniecie po tę książkę, to nie są wyssane z palca rzeczy. To są rzeczy, które wyraźnie pokazały się w pracach badawczych, które dla Brenna, a teraz dla nas, są takimi właśnie wskaźnikami
dbanie o jakie elementy naszego życia prowadzi nas do zdrowszego, do bardziej takiego sustainable, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć po polsku, ale takiego życia, które jest, które na dłuższą metę da nam więcej. Takiego życia, które sprawia, że mamy wokół siebie dobrych ludzi, że mamy ze sobą dobrą relację. To chodzi o takie życie, no właśnie wholehearted, czyli takie przyjmujące życie w całości, że to nasze serce pomieszcza wszystko, co życie chce nam zaoferować i z jednym, i z radością, i ze smutkiem potrafimy się obejść. Z odwagą i z lękiem będziemy potrafili się obejść. Z odrzuceniem i z poczuciem przynależności też. To jest takie życie, które właśnie jest rezylientne, mówiąc po polsku, prawie po polsku, od słowa resilience, czyli w którym potrafimy i upadać, i się podnosić, i cieszyć, i smucić. To jest przepiękne życie, które właśnie ta grupa, którą też Brenna nazwała wholehearted people, czyli ludzie żyjący pełnym sercem, to są właśnie dla nas takie drogowskazy, że istnieją na świecie osoby, które nie są doskonałe, nie są perfekcyjne, ale w nieperfekcyjny sposób radzą sobie, potrafią sobie radzić, ale nie tylko w sensie takim intelektualnym, ale też przeżywać życie tak, że czerpią z niego na maksa. Czy z tych trudnych momentów, czy z tych jasnych, czy z tych, które nas przerażają, czy tych, które nas cieszą i ekscytują. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy przy pomocy tej lektury praktykowali to, o czym mowa jest w tych 10 rozdziałach i ćwiczyli się w takim wierze, w takiej wierze, że to jest możliwe, że to jest do osiągnięcia, że my potrafimy czerpać z życia i z jednego źródła, i z drugiego źródła. Że są takie dwie studnie, żebyśmy nie uciekali od autentyczności, nie budowali fasad i murów i zbroi, które kreują nas na nie wiadomo kogo. Żebyśmy mieli odwagę żyć takim życiem prawdziwym, które jest dla nas po prostu zdrowe. Słuchajcie, bardzo Wam jeszcze raz polecam Dary Niedoskonałości, Brené Brown, wydawnictwo Laurum. Znajdziecie tutaj też taką część blurbową, w której również ja, oprócz Agi Kozak, Joanny Gutral i Małgosi Ome, piszę tak. Są takie książki, które mogą zmienić całe nasze życie. Oto jedna z nich. I to jest właśnie moja rekomendacja. Jeśli sobie pozwolimy na to, to ta książka potrafi zmienić życie. I mam nadzieję, że Wam się to przytrafi i Wasze życie zmieni na lepsze, lżejsze, radośniejsze, w którym jest więcej muzyki, tańca, odwagi i autentyczności. Bardzo Was ściskam i klikajcie, szukaj w opisie tego odcinka, damy link do sklepu, gdzie możecie zaopatrzyć się w tę lekturę. I to jest też świetny prezent dla kogoś, kto z tymi tematami się boryka, więc jeśli znacie kogoś z własnego otoczenia, kto by potrzebował przeczytać tę książkę, to proszę bardzo, macie gotowe. Ściskam Was i wszystkiego niedoskonałego. Buziaki.